Projekty teatralno-profilaktyczne grupy PDB zaskakują i zachęcają do refleksji. Aktorzy poruszają ważne problemy, a tancerze i muzycy sprawiają, że przekaz staje się jeszcze mocniejszy. Dopełnieniem całości jest interesująca scenografia. Tak było i tym razem, chociaż emocje były znacznie większe niż przy poprzednich projektach ze względu na bardzo długą przerwę związaną z pandemią. Po 3 latach są bardzo duże emocje, bo ta przerwa spowodowała, że z jednej strony człowiek odpoczął, zdystansował się do wielu rzeczy, nabrał też niepokoju. Niepokoi na to, czy wreszcie się uda nam cały ten Armagedon puścić. Za każdym razem dochodziliśmy prawie do premiery i tydzień wcześniej albo obostrzenia, albo wybuch pandemii powodował, że trzykrotnie ten spektakl został... pierwsza premiera miała być 3 kwietnia 2020 roku i właściwie nikt nie spodziewał się, że po tej dacie spektakl stanie się dużo bardziej aktualny. Grupa PDB tym razem pokazała publiczności, jak może wyglądać świat w roku 2050. Jest taka specyficzna data, która jest początkiem takiej globalnej katastrofy ekologicznej, jakiej świat nie widział. I właściwie można powiedzieć, że zostało nam 28 lat i pomimo, że cały świat nauki uważa, że nie ma wobec katastrofy już ucieczki i żadnych wątpliwości, sporo ludzi, którzy uważają, że czy właściwie człowiek ma coś z tym wspólnego, czy to jest nasz problem, czy to właściwie jest prawda. Ja osobiście uważam, że żyjemy w czasach ostatnich, że żyjemy już w nich od 2000 lat i że co prawda nie wiemy, czy to jest początek, czy koniec, czy początku, ale jedno jest pewne, tak jak nasi ostatni ludzie w spektaklu, my też jesteśmy wojownikami życia i powinniśmy z godnością powalczyć o ten nasz świat. Teatr pękający w szwach i burza oklasków. Tak publiczność przyjęła najnowszą produkcję tej wielopokoleniowej grupy. Od 4-latka do osób w dojrzałym mocno wieku. Są mężczyźni, są kobiety, są dzieci, jest młodzież, mniej lub bardziej doświadczeni. No, wspaniała grupa, która dzieli ze mną tą pasję. Co będzie kolejnym motywem przewodnim projektów teatralno-profilaktycznych, na razie Izabela Tymich-Janasik nie zdradza, ale z pewnością za niedługo się przekonamy. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.